Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam Państwa na Studium Biblii w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. A tytuł dzisiejszego studium to Śmierć i Zmartwychwstanie. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Urszula, Klaudia, Stanisław. W związku z tym, że będziemy studiować Pismo Święte, Słowo Boże, bardzo proszę o modlitwę. Drogi kochany Ojcze, który mieszkasz wysoko w niebie, chcemy Tobie z całego serca, Panie, podziękować, że dajesz nam Słowo swoje, Pismo Święte, że możemy studiować i zapraszamy Twojego Ducha Świętego, by był z nami, by nas wzmacniał. I dziękujemy, Panie, z całego serca, że Ty nas, Panie, prowadzisz. W Twoim imieniu dziękujemy za wszystko. Amen. Amen. Jakiś czas temu był pewien profesor, który za każdym razem, to był profesor filozofii, za każdym razem, kiedy zaczynał rok szkolny, zadawał swoim nowym studentom pytanie. Jaka jest jedna rzecz, którą każdy ma zapewnioną, kiedy się rodzi? No i oczywiście churalnie studenci odpowiadali, że umrze. Jakież było zdziwienie, kiedy profesor takim gromkim wykrzyknięciem, a czasem nawet uderzył pięścią w stół, mówił, nieprawda, jeżeli ktoś się urodził, to po to, żeby żył. Będziemy dzisiaj studiować ten właśnie temat z Pisma Świętego. Będziemy patrzeć na to, co mówił na ten temat Chrystus, a przede wszystkim jak się zachowywał, jakie lekcje, jaką nadzieję może nam to dać. Moi drodzy, jako chrześcijanie, jakie dla was, jakie emocje was wzbudza słowo śmierć? No, jest to takie dosyć trudne pytanie, chociaż znając po co człowieka Bóg stworzył, to na początku Bóg stworzył człowieka do życia i też do życia wiecznego. Nastał w pewnym momencie, no jakby można powiedzieć, nieposłuszeństwo, wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu i straciliśmy tą szansę i niestety stąd wzięła się nasza śmierć, czyli odłączenie od Boga. Źródłem życia jest nie zawsze, musimy pamiętać, Bóg. Jeżeli nie będziemy z Nim, nie będziemy w stanie żyć, egzystować. I stąd właśnie śmierć jest takim odłączeniem od Boga, co prawda niechcianym przez samego Boga i przez nas. No ale Bóg dał nam wolną wolę i zostawił decyzję nam, co dalej z tym zrobimy, prawda? Czyli śmierć jest takim zupełnym odłączeniem od Boga, tak? To, Zerwaniem, jakby powiedzieć, kontaktu ze źródłem życia. Ale też niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, to zawsze śmierć wywołuje negatywne emocje, tak? Bo to jest koniec czyjegoś życia, to jest zawsze smutek, rozpacz. Ktoś zostaje, kto kochał tą osobę, która odeszła, i zawsze zostaje ktoś smutny, tak? Więc to zawsze są emocje takie bardzo raczej negatywne i takie bardzo smutne, tak? Dziękuję bardzo. Ale Pan Jezus też powiedział, że jam jest w martwym stanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Także jest to też piękna obietnica, bo wiemy, że jest bardzo to jest smutne, jeśli ktoś umiera i tracimy bliską osobę, to pocieszamy się tym, że Jezus nas wzbudzi. Dobrze, a w takim razie, dziękuję bardzo, powiedzcie mi, kiedy Chrystus na swojej drodze napotykał na śmierć swoich przyjaciół, czasem nie swoich nieprzyjaciół, jak się zachowywał? Jak Chrystus w obliczu śmierci, jaką postawę zachowywał? No, jego postawa była tak jak większości ludzi. Współczuł, ubolewał, żałował i tego umarłego, i tego, który pozostawał. Bo jeden i drugi, no niestety, bo dla niego to było wydarzenie, które no, nie było ani pocieszające, było smutne. Bo dotyczyło rozłąki. Każda rozłąka jest smutna. Prawda? Tak. Pan Jezus użalał się, zawsze ubolewał nad śmiercią. Jest podany w piśmie z Ewangelii Łukasza 7:13 nad wdową z Nain, która pochowała swojego syna i ubolewała nad nim. Także Pan Jezus powiedział, nie płacz.
zwrócił się do niej tymi słowami, żeby nie płakała. Czy dał jej tą nadzieję, prawda? Tak. Ale jakie dziwne słowa do matki, która właśnie idzie pochować swojego syna. Syna, który w tym momencie znaczył dla niej wszystko. To była wdowa, tak? To był jedyny potomek, jedyny syn. A w innym miejscu, można wspomnieć tutaj o Ewangelii Marka 5:36, Chrystus znowuż mówi do ojca, który właśnie dowiedział się o tym, że jego córeczka nie żyje. Mówi co? Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Ale tu pytanie powstaje, w kogo ma wierzyć właśnie, prawda? No właśnie. Wierzyć w tego, który jest źródłem życia. Tak. Który może to życie przywrócić. Nie bój się, tylko wierz. Dobrze. Moi drodzy, no więc możemy to przenieść na grunt nasz dzisiaj, prawda? Ktoś z naszej rodziny, no niestety odchodzi. I wyobraźcie sobie, że spotykacie drugiego człowieka i macie podzielić się z nim waszą wiarą. Tym, co Chrystus powiedział do Ojca. Powiedział, nie bój się, tylko wierz. Tak? I musicie wyjaśnić, co to oznacza. Prawda? Najpierw może zaczęlibyśmy od tego, czym jest śmierć. Jeżeli mogę prosić o księgę, aby odczytać tekst księgi Koheleta, 9:5, bardzo proszę, 6:10, później jeszcze wersety. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. I 10 werset jest, na co natnie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. O czym mówią te wersety? Jak wygląda śmierć? Jak według Pisma Świętego, czym według Pisma Świętego jest śmierć? Już dobitniej chyba niż Salomon tutaj powiedzieć się o tym nie da. Jest stanem nieświadomości, po prostu stanem, w którym człowiek nic nie wie. To, co do tej pory było, działo się i tak dalej, to wszystko mija, człowiek przestaje, jego organizm przestaje funkcjonować. Tak jak przy narodzeniu czytamy, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego dech życia. I co? I stał się człowiek istotą żyjącą, albo duszą żywiącą, jak mówi Biblia Gdańska. Śmierć jest procesem odwrotnym. Dech odchodzi do Boga, a ciało idzie do prochu, rozpada się na elementy, z których zostało stworzone. Ale to wcale nie znaczy, że dech to jest coś, co może sam sobie egzystować. Dech albo duch, czy dusza, jak to nieraz nazywają. Człowiek jest jednostką psychosomatyczną, czyli musi mieć i somę, czyli ciało i psychę. Dopiero jest tym istotą, która ma rozum, może działać, może odczuwać, może kochać, może nienawidzieć i tak dalej. Prawda? Jeżeli to zostanie rozłączone, po prostu przestaje istnieć. Tak. Tutaj proszę może... Tak. Ja bym chciała przeczytać z psalmu 146, od 3 do 4 wierszu, żeby nie ufać człowiekowi. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc, gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tym, że giną wszystkie zamysły jego. No tak, ale wiecie, często słyszy się o niebie i o piekle, prawda? Niebo jako to miejsce, do którego idą ci, którzy dobrze czynili, i piekło to jest to miejsce, gdzie idą ci, którzy źle czynili. O tym, co znaczy tutaj to czynili, to jeszcze będziemy mówić, ale wiecie, w pewnej historii, kiedy Chrystus był na krzyżu i obok niego wisiał łotr, wydaje się potwierdzać ta historia to, że faktycznie jest niebo, że po śmierci idziemy, nie jest tak, że nie egzystujemy, nie ma nas, ale po śmierci idziemy do nieba, tak? No bo Chrystus mówi przecież do łotra, dziś będziesz, prawda, ze mną w raju. Co myślicie na temat tej historii? Czy ona nie świadczy o tym, że mimo wszystko jest coś takiego natychmiastowego, jakaś natychmiastowa nagroda dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa? To wszystko zależy od kontekstu, w jakim
to będziemy widzieli. Tą wypowiedź, tą wypowiedź Chrystusa do Łotra. Prawda? Mhm. Jeżeli powiemy w ten sposób, przyjmiemy w ten sposób, że powiadam ci dziś, że będziesz ze mną w raju, no to nie ma problemów żadnych. Mhm. Ale jeżeli przyjmiemy w ten sposób, że powiadam ci, że dziś będziesz ze mną w raju, no to już jest problem. Ale to można od razu przeciwstawić wypowiedź, którą Chrystus powiedział chyba w Jana. Ewangelia Jana 20:17. 20:17, prawda? Tak. Bo tutaj, prawda, mówimy o tej różnicy w tekście, czyli różnicy w przecinkach. Owszem, tekst ówczesny grecki nie ma przecinków, a to jest, możemy powiedzieć, dziś, bądź dziś będziesz ze mną w raju, ale jest pewien właśnie w Ewangelii Jana 20:17. Myślę, że tam jest ciekawa wypowiedź Chrystusa. Mm-hmm. Ewangelia Jana 20:17. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Kiedy to zostało powiedziane? Po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, czyli po trzech dniach złożenia go do grobu. Czyli nie mógł być Łotr dzisiaj, w tym dniu śmierci, razem z Chrystusem. Jeżeli był, to tylko w grobie mógł być, prawda? On i Jezus Chrystus, bo Chrystus dopiero był po trzech dniach w raju u Ojca, jakby można powiedzieć, prawda? Także trzeba rozumieć w tym drugim znaczeniu to, że powiadam ci dziś, że będzie ze mną. To jest coś pięknego. To jest jedyny człowiek, który dostał gwarancję od samego Stwórcy i Zbawiciela, że będzie zbawiony. To jest piękna nadzieja i obietnica. Jeśli zastanawiamy się nad tą kwestią, to też powinniśmy zapytać, skąd w ogóle wziął się taki pomysł, tak, że istnieje niebo, piekło, że istnieje nieśmiertelna dusza, tak, bo też do tego dochodzimy. I ja myślę, że ludzie zawsze od samego początku poszukiwali czegoś, co jest poza tym życiem, tak? Bo żyć tam ileś lat na tej ziemi, żyć, nie wiem, w chorobach, w trudzie, w problemach, to jest po prostu, wydawało się ludziom, że to jest takie bez sensu. No jak to, tak? Jest życie, kończy się i nic nie ma więcej. Więc ludzie poszukiwali czegoś, co jest poza, tak? No i pojawiły się różnego rodzaju teorie, tak chociażby właśnie o tym, że po śmierci jest to drugie życie, tak, które mamy, nie wiem, dobrzy idą do nieba, źli idą do piekła, mamy nieśmiertelną duszę. Tymczasem Chrystus zupełnie się temu przeciwstawia. Jak patrzymy też na cały kontekst Pisma Świętego, to te teksty, które czytaliśmy, tak, że umarli, umierają, koniec, wszystko się kończy. I nie myślą, nie czują, nie kochają, nie nienawidzą, tylko wszystko się kończy. I tak samo Chrystus, tak, tutaj pokazuje, jakby przeciwstawia coś innego. Że rzeczywiście jest śmierć i to nie jest koniec, ale to, co będzie, to będzie kiedyś, przy jego powtórnym przyjściu dopiero, tak? To nie jest tak, że umieramy i gdzieś tam sobie nasza dusza fruwa w przestworzach. Tak, tak. No ale mimo wszystko w Ewangelii Łukasza jest ta historia, prawda, o dziewczynce, o tej córce Jaira, tak? Przełożonego synagogi. To jest bardzo ciekawa historia, wiele aspektów tam, prawda, można by poruszyć, ale ten jeden aspekt, tam jest napisane, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno Chrystus, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała. Co to znaczy, że powrócił jej duch? Czy to był jakiś duch, który gdzieś tam, prawda, zstąpił, który gdzieś tam się błąkał i teraz zstąpił z powrotem do niej? Czy może to było coś, czy to miało związek ze słowami i mocą Chrystusa? Właściwie to już zostało tu powiedziane, tak, przez Stanisława, że przy stworzeniu Bóg, kiedy stwarzał człowieka, ulepił go, tak? I potem dał mu ten dech życia, czyli tchnął w niego życie. I tutaj jest to samo, tak? Kiedy jakby śmierć też zostało powiedziane, że śmierć to proces odwrotny. Kiedy umieramy, ten dech, że to życie wraca do Boga. Natomiast tutaj, tak, znowu Chrystus wzbudził dziewczynkę, oddał jej jakby to życie, ten dech życia. Nie chodzi tu o duszę, która gdzieś tam fruwała. Czyli duch w Piśmie Świętym oznacza moc stwórczą, którą ma Bóg. Tak? No dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie, drodzy, a jeżeli chodzi o zmartwychwstanie i o te tematy, również kolejny temat, o którym już troszeczkę mówiliśmy, na temat piekła.
Wiecie, wielu ludzi boi się piekła, prawda? Jak mówię, może dzisiaj coraz mniej wierzy w to, że jest coś takiego jak piekło, ale przez wieki straszono ludzi piekłem, nawet inscenizowano, co tam się dzieje w piekle, prawda? Powiedzcie, czy Pismo Święte ma coś do powiedzenia na temat piekła? Czym to piekło naprawdę jest? Więc z greckiego Hades czy Gehenna, prawda? Mhm. To przetłumaczone jest po prostu z hebrajskiego Sheol. A Sheol to znaczy po prostu grób. Grób to jest to, co my, gdzie składamy nasze zwłoki, kiedy człowiek umiera, prawda? I nic więcej. I nic więcej na ten temat nie można powiedzieć. Jakby, natomiast co prawda jeszcze możemy znaleźć takie określenie piekła jako jeziora ognistego. Też występuje w Biblii. Tak, Księdze Objawienia. Tak, czyli po prostu widzimy, że piekło jest coś, co w pewnym sensie jest też synonimem końca życia. Tak. I jezioro ogniste, jeżeli wrzucimy cokolwiek do palącego się ognia, to ginie, wiemy. Każda istota żywa, tak. Prawda? Tylko teraz jest sprawa tego rodzaju, że Chrystus ma na myśli jezioro ogniste dla tych, którzy będą umierać tak zwaną drugą śmiercią. Bo no istnieją dwa rodzaje śmierci. Musimy to sobie też otwarcie powiedzieć. Tak. Człowiek umiera, każdy, z wyjątkiem tych, którzy doczekają przyjścia żywo Chrystusa, tą śmiercią doczesną, pierwszą jakby, prawda? Z której każdy będzie wzbudzony, słowo każdy Boże. Będzie wzbudzony. Każdy. Czyli ci, i ci źli, i ci dobrzy ci będą dobrzy wzbudzeni. I tak dalej. Tylko w różnej kolejności, jakby powiedzieć. Ci, którzy będą z Chrystusem już na wieki, to będą przy Jego drugim przyjściu wzbudzeni, a ci, którzy niestety będą unicestwieni na wieki, to dopiero przy Jego trzecim przyjściu i drugim zmartwychwstaniu, jakby można powiedzieć. Czyli widzimy, że to jest sprawa tego rodzaju, w jakim okresie czasu będziemy zmartwychwzbudzeni przez Jezusa Chrystusa. Dziękuję. Na potwierdzenie tych słów, dlatego żeby studiujemy Pismo Święte, więc przeczytajmy teksty, które na ten temat mają coś do powiedzenia. To jest Ewangelia Jana 5 i tam wersety 28-29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Więc tak jak jest w Ewangelii Jana napisane, wszyscy zostaną zmartwychwzbudzeni i wszyscy będą osądzeni. Tak? Ale jeżeli ktoś idzie do sądu, to chciałby wiedzieć, na jakiej podstawie będzie sądzony. Czy Biblia, czy Pismo Święte mówi nam coś przy okazji zmartwychwstania, mówi nam coś, na jakiej podstawie będziemy sądzeni? No, mówi. To właśnie jest w Księdze Koheleta, 12 rozdział, 14 werset. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Czyli z tego wynika, że po prostu Pan Bóg weźmie każdy nas czyn pod uwagę, tak? I na podstawie tych czynów nas osądzi, tak? No tak z tego wynika. Tak z tego wynika. Czyli czyny, nasze czyny będą decydowały o tym, czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy zbawieni. No tak, tylko to nie będzie środek do zbawienia, tylko wynik zbawienia, który przyjmujemy w Jezusie Chrystusie. I to jest zasadnicza różnica, żebyśmy zrozumieli, że jeżeli deklarujemy się być dziećmi Bożymi, przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to musimy później być nie gołosłowni, ale pokazać to swoim życiem, czy tak jest. Czy chodzimy z Nim, czy po prostu tylko żeśmy się zadeklarowali. I wracamy tutaj znowu do tego, co Chrystus powiedział, że nie bój się, tylko wierz. Tak? Czyli chodzi przede wszystkim o to, czy uwierzymy w tego, który ma właśnie tą moc twórczą, o której mówiliśmy. A nasze czyny, no to już jest konsekwencja naszej wiary, tak? Tego, czy wierzymy, czy nie. To można by powiedzieć, że ten ojciec miał dwa wyjścia. Mógł powiedzieć, mógł na to, kiedy Chrystus powiedział, nie bój się, tylko wierz, prawda, mógł się po prostu odwrócić, powiedzieć, ach, teraz to już wszystko stracone, prawda, i iść swoją drogę. My też mamy takie wyjście. Możemy powiedzieć, ach, już jest dla mnie, już jest za późno, prawda. Są tacy ludzie, którzy tak niestety mówią. Jednak do każdego z nas Chrystus mówi, nie bój się, tylko wierz.
Bardzo proszę, tutaj Urszula, chciałaś nam przeczytać jeden werset, znany werset, tak, który wiele mówi na ten temat. Z Ewangelii Jana, z rozdziału 3 i wierszu 16, który jest zapisany. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mhm. Czyli czyny, nasza droga za Chrystusem jest powodowana Jego miłością. Tak. I potwierdzają praktycznie naszą wiarę po prostu. Tak, ale następny wiersz mówi właśnie, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już nie jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ale tutaj znowu w tych wersetach, które też wcześniej czytaliśmy z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, wracamy do... Bo mówiliśmy o piekle, o niebie, o nieśmiertelnej duszy, tak? Natomiast tutaj jest napisane, że nadejdzie godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. Czyli będzie moment, kiedy wszyscy zmartwychwstaną, tak? Nie ma czegoś takiego, że ktoś umiera i teraz gdzieś idzie do nieba czy do piekła, no bo jak może zmartwychwstać ktoś, kto, nie wiem, żyje czy błąka się gdzieś tam w przestworze, tak? Więc to jakby jest kolejny dowód na to, że człowiek umiera i czeka. Tak i śpi, tak jak Chrystus powiedział, że śmierć jest jak sen. A kiedy śpimy, no to raczej nie mamy świadomości tego, co się dzieje wokół nas, z nami. Tak? I to jest kolejny dowód właśnie na to, że człowiek umiera, nic nie czuje i czeka na zmartwychwstanie. Jest to potwierdzenie samego Chrystusa, kiedy powiedział o Łazarzu, nasz brat zasnął. W zrozumieniu Chrystusa było to snem. Dopiero oni... Ich odpowiedź świadczyła, że nie rozumieją, o co chodzi, bo jeżeli zasnął, to będzie zdrów, jak wiemy, że sen zawsze objawem zdrowia. On wtedy powiedział wyraźnie, po ludzku, tak jakby można powiedzieć, nasz brat umarł, Łazarz umarł. I wtedy dopiero zrozumieli, tak jak my rozumiemy, co to znaczy ta śmierć, że to była tego. Ale w zrozumieniu Chrystusa był to tylko stan przejściowy, zasnął, nic więcej, prawda? Dla Boga jest to sen. Tak, ale proszę. Powiedziała też Marta, siostra Łazarza, tak powiedziała do Jezusa, że 4 dni już leży w grobie. Czyli też słowa były jej takim potwierdzeniem, tak. Że nie umarł, lecz śpi, tak? Że zasnął brat Łazarz. Że Łazarz już 4 dni w grobie, czyli to nie jest żadna śpiączka, to nie jest żadne, prawda, omdlenie tak, tylko to tak, już jest po prostu człowiek, w którym ustały rozkładające się ciało, można to powiedzieć. No tak, ale mówimy o śnie, a mimo wszystko, wiecie, Chrystus, kiedy przyszedł do grobu, to tam jest taki krótki werset, 2 słowa tylko, które mówią o czymś, w jaki sposób Chrystus również podchodzi do śmierci. Jest napisane, Jezus zapłakał. Tak? Jezus zapłakał. Nad czym płakał Jezus? Nad czym płakał? No, wiedział, że zaraz zmartwychwzbudzi Łazarza, prawda? To się stało chwilkę później. Wiedział, że to jest tylko sen, zresztą o tym mówił uczniom. Nawet ta wypowiedź sugeruje, że Jezus nie chciał może użyć tego słowa, nie żyje. Prawda? Mówił im, on zasnął, a uczniowie mówią, on zdrów będzie, tak jak już Stanisław mówiłeś. A Jezus próbował uniknąć tego słowa, w końcu musiał im powiedzieć otwarcie, on po prostu nie żyje. Nie żyje. Ale mimo wszystko, kiedy przyszedł do grobu, wiedział, że zmartwychwzbudzi, że Łazarz zasnął, a płakał. Dlaczego Chrystus płakał? No bo śmierć sama w sobie była zjawiskiem niechcianym przez Boga i On nie chciał tej rozłąki, żeby również mieli ludzie. Tak. I po prostu On wiedział, że my jeszcze tego do końca nie bardzo rozumiemy, ale dla Niego jako człowieka wtedy to była też sposób rozłąki. Zresztą dla Boga też my się rozłączamy, nawet we śnie nie jesteśmy z Nim w takim stanie, jak On by chciał, prawda? On też czeka na to, kiedy nas zmartwychwzbudzi. Czyli jak powiedziałem wcześniej, że każda rozłąka jest przykra i smutna, no i wzbudza w nas takie niezbyt przyjemne refleksje, prawda? Też Chrystus doświadczał po prostu ludzkich emocji, tak? No to jakby kolejny dowód na to, że był tutaj i przeżył po prostu wszystko tak jak człowiek i no wiadomo, no smutno się zrobiło mu, że Łazarz, jego przyjaciel, nie żyje. Czyli
Tym bardziej, że widział tych wszystkich ludzi, którzy wokół tam byli i płakali naprawdę bardzo za Łazarzem, tak, i siostry, i ludzie, którzy nie wiedzieli jeszcze, co za chwilę się stanie. Tak? To myślę, że też nad tymi ludźmi Chrystus płakał i nad tym, że nie za bardzo zdają sobie sprawę z tego, że On ma moc to odkręcić, mówiąc tak potocznie. Dokładnie. Pan Jezus kochał tą rodzinę Łazarza i siostry i płakał nad, ubolewał nad śmiercią, ale wiedział, że czekał na ten moment, żeby go wzbudzić, bo on nie, zaraz nie poszedł do Łazarza, prawda, żeby wzbudzić go z martwych, ale czekał na ten moment, żeby pokazać, żeby ludzie wiedzieli, dowiedzieli się coś o życiu Łazarza, żeby ocknęli się po prostu ci ludzie, prawda? Tak. Żeby wiedzieli, że on żeby naprawdę widzieli, 4 dni w grobie. Tak, 4 dni w grobie, a tu nagle po prostu ten cud się stał, że Łazarza wzbudził z martwych, że dał mu życie. Czyli poruszyliśmy 2 takie bardzo ważne aspekty. Po pierwsze to, że Chrystusem te same emocje, których my doświadczamy, On tych emocji doświadczył, jak również to, że śmierć była symbolem rozłąki. Tak? Kiedy śmierć przyszła na świat? Po grzechu. Po grzechu. Tak? A czym był grzech? My odłączyliśmy się od Boga. Więc ten symbol cały czas z nami do dnia dzisiejszego jest i myślę, że Chrystus również to w tym momencie sobie przypomniał. No dobrze, ale wiecie, musimy wrócić do jednej kwestii, tej nieprzyjemnej kwestii, tej, o której wolelibyśmy nie mówić. W Piśmie Świętym jest pewna historia. I w tej historii ta historia wydaje się potwierdzać, że jednak mimo wszystko jest takie miejsce, w którym ludzie się doznają jakiś mąk i prawda, i można by to nazwać piekłem. I wielu cytuje i podaje tą historię, mówiąc, popatrz, no przecież sam Chrystus mówi, że prawda, Łazarz odszedł na łono Abrahamowe, a ten bogacz, który go prześladował, no teraz cierpi męki piekielne. Jak rozumieć tą historię? W świetle tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, o tym, że Chrystus przyniósł nam nadzieję, o tym, że piekło nie istnieje, że istnieje tylko nieegzystencja i że wszyscy któregoś dnia zostaną z tej nieegzystencji zmartwychwzbudzeni, aby wiecznie żyć, bądź wiecznie po prostu nie egzystować, nie być. Drodzy, jak rozumieć tę historię? Ja przede wszystkim myślę, że Chrystus użył tej historii jako takiej właśnie przypowieści, przykładu, tak jak opowiedział przypowieść o synu marnotrawnym. Tak. Tak? Nigdzie nie jest powiedziane, że taka historia się naprawdę zdarzyła. Tak. Być może, ale tego nie wiemy. I tak samo tutaj, ponieważ istniał taki pogląd, ponieważ były takie historie, więc Chrystus użył tej historii, żeby zilustrować pewne przekonania swoje, tak, to rzeczywistość, jaka istnieje. I myślę, że taka najważniejsza myśl, która wypływa z tej historii, jest taka, że ona właśnie jakby zaprzecza temu, co pozornie potwierdza, tak? Bo Chrystus tutaj pod koniec tej przypowieści jest powiedziane, że jeśli żyjesz i nie zdecydujesz się przyjąć Chrystusa, to po śmierci to nie masz już na to szansy, nic się nie zmieni tak naprawdę, tak? Ta twoja śmierć, to nie pójdziesz do nieba, do piekła i tam będziesz decydował, aha, to mogę się teraz poprawić i z tego piekła, nie wiem, przez czyście, czy jeszcze przez coś innego przejść do nieba. Tak więc ta historia mówi, nie, masz jedno życie, jedną szansę, żeby wybrać właściwie. To jest właśnie potwierdzenie, dla mnie to potwierdzenie być albo nie być człowieka zależy to od decyzji teraz powziętej za życia. I nie ma żadnej możliwości poprawki, jakby to można powiedzieć później. Po tym życiu. Po śmierci już koniec. Nie ma czegoś takiego. To, co zrobiliśmy, te wszystkie decyzje, jakie podjęliśmy i nasze czyny, które świadczą albo potwierdzają, albo nie potwierdzają tych decyzji, będą decydować właśnie na tym sądzie, co nas czeka. Dobrze. Drodzy, są jeszcze 2 wersety, które koniecznie przed końcem lekcji chciałbym jeszcze, abyśmy przeczytali. Jeden to jest objawienie. Księga Objawienia, Apokalipsa czasem zwana, 1:17-18. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Dlaczego
Chrystus mówi do Jana, w tym momencie przypomina mu, że pamiętaj, ja byłem umarły, a teraz żyję. To znaczy, to jest dowód na to, że nasze zmartwychwstanie jest bardzo ściśle związane ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Tak. I każdy, kto wierzy w to, będzie również zmartwychwzbudzony, tak jak on. Mhm. Bo on ma te klucze właśnie od życia i od śmierci. Mhm. I jeżeli my przyjmiemy Jezusa Chrystusa w naszym życiu jako nie tylko Stwórcę, ale również Zbawiciela, który może przywrócić nas do życia, tego prawdziwego już życia, szczęśliwego, tego, które jest celem samym w sobie, nie to życie teraz, ale te następne, które Chrystus nam ofiaruje, jest życiem wiecznym. Mhm. Jaka piękna scena, prawda? Chrystus kładzie rękę na swoim uczniu, na tym, który go widział, z którym się spotkali. I mówi, wiesz co, nie lękaj się, cokolwiek by się tutaj po drodze nie stało, to ja mam klucze do twojego wiecznego życia. Nie musisz się już nic lękać. Bardzo, bardzo piękna scena. Ale zakończmy tym nowotestamentowym aspektem z pierwszego listu do Koryntian. Tam apostoł Paweł w 15 rozdziale, 17 wersecie i 20 wierszu ma nam coś szczególnego do powiedzenia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 17 do 20 wersetu. Bardzo proszę, może przeczytam. Dziękuję. 17 wiersz. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Więc apostoł Paweł najpierw mówi, co by było, gdyby, prawda? Ale Chrystus został zmartwychwzbudzony. Więc jest naszą nadzieją, mamy nadzieję, możemy w nim pokładać swoją nadzieję. Co? Może podsumowując na temat tych słów właśnie apostoła Pawła, co dla was znaczy zmartwychwstanie Chrystusa? Jak zmienia wasze życie na co dzień, codzienne? Ta nadzieja. Wspaniała rzecz, że Bóg jest miłością. Tak. I stworzył człowieka z miłości, do wiecznego szczęścia. No, ale kiedy człowiek wypowiedział mu w posłuszeństwo, poszedł za zwodzicielem, nie zrezygnował z nas. Mhm. Cały czas chciał, żebyśmy byli z nim. Tak. I postanowił, wiedząc o tym, że sam człowiek nie jest w stanie przywrócić sobie tego życia, bo karą za grzech, za to nieposłuszeństwo była śmierć, ustanowił sposób, w którym mógł to zrealizować, a człowiek tylko przez wiarę w to, przyjęcie tego sposobu, również mógł z tego skorzystać i znów być przywrócony do społeczności z Bogiem i do życia wiecznego, które już będzie życiem niezależnym, bo już nie będzie grzechu, nie będzie śmierci, nie będzie nic. Będzie tym życiem, o który każdy dzisiaj marzy. Mhm. Tylko i wyłącznie szczęście. Dla mnie tutaj są takie dwie rzeczy, jeśli chodzi o te wersety i ogólnie o całe to studium. Jedna to jest to właściwie już, co Stanisław powiedział, także ponieważ Chrystus zmartwychwstał, więc ja też mam nadzieję na zmartwychwstanie. A druga to ja się bardzo cieszę, że po śmierci nie będę gdzieś tam fruwać w przestworzach, tak. Czy w niebie, czy w piekle, tak. Czy gdziekolwiek indziej, przez ileś tam, nie wiem, lat, podzielam. Bo tylko po prostu będę w nieświadomości spać i czekać, tak? Bo z drugiej strony możemy pomyśleć, co to byłby za Bóg, który zesłałby człowieka na cierpienia w piekle przez ileś tam tysięcy lat, tak? Więc ja bardzo się cieszę i to jest dla mnie super wiadomość, że tak nie będzie, że ja zasnę i będę czekać na zmartwychwstanie. Albo pozwolił na to, żeby ktoś z nieba mógł obserwować, że coś złego na przykład dzieje się w jego rodzinie, prawda? To nie byłoby niebo dla takiej osoby. Dokładnie. To jeszcze potwierdzenie, jeszcze przeczytam wiersz 21 z pierwszego listu do Koryntian. Tak. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Takie potwierdzenie. Chrystus, który jest Bogiem, stał się człowiekiem, i powrócił do nieba jako Bóg, aby za nami orędować. Tak. Tak, jest to coś pięknego, że możemy żyć nie tylko tutaj w doczesności, ale jeszcze kiedy przyjdzie Chrystus, możemy żyć później w Królestwie Bożym. Razem blisko Chrystusa, naszego Pana. I za to niech chwała będzie Bogu.
Dziękuję wam bardzo za obecność, za udział. Drodzy Państwo, a was zapraszam na kolejne studium, które będzie jeszcze bardziej optymistyczne, prawda? Jeszcze bardziej radosne, a będzie to studium na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy na kolejne studium. Bardzo proszę o kilka słów modlitwy. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to studium, dziękujemy Ci za wszystkie te wersety, które czytaliśmy z Twojego słowa i przede wszystkim dziękujemy Ci za tą nadzieję zmartwychwstania, którą nam dałeś, za to, że Ty przyszedłeś na tą ziemię, umarłeś, ale zmartwychwstałeś, że nie zostawiłeś nas tutaj, ale mamy nadzieję, że przyjdziesz po raz drugi i wzbudzisz tych wszystkich, którzy już umarli, a ci, którzy, Panie, doczekają żywo Twojego przyjścia, będą mogli razem z Tobą już przebywać przez wieczność. Za to Ci dziękujemy, za tę wielką nadzieję i prosimy, abyś każdego dnia nas nią napełniał i abyśmy każdego dnia mogli coraz bardziej w nią wierzyć i być coraz bliżej Ciebie. A prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Thank you.